Podcast dla Wikipedii Jarosławiec. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Zygmunt Andrzej Karwacki. Mieszkam w Jarosławcu od urodzenia. Moi rodzice sprowadzili się tutaj po zakończeniu wojny. Mój tato był leśniczym, ja po nim również bardzo długo byłem leśniczym. Jestem tutaj związany z tą ziemią, sercem, duszą i można powiedzieć również ciałem. Mieszkam, tak jak powiedziałem wcześniej, od urodzenia. Jestem w tej chwili prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Klifu i Promocji Jarosławca od 6 lat. To stowarzyszenie, które założyłem wraz ze swoimi współmieszkańcami, miało na celu umocnienie klifu Jarosławca, który w latach 90. i również w latach 2008-2010 uruchomił się i zaczął spływać do morza. To znaczy zaczął stanowić takie zagrożenie dla mieszkańców chyba, tak? Tych tak. Mieszkających na górze, na klifie. No i plaże przez to też zniknęły zupełnie. Była taka możliwość, że wysiedli się częściowo mieszkańców. Będą płacone odszkodowania za ich wysiedlenie. Poza drogę bałtycką, to jest połowa miejscowości, reszta miała być niezamieszkała. Ale w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy. Dzięki naszej inicjatywie, dzięki naszemu tutaj wsparciu i jakiejś takiej inicjatywie oddolnej, inżynier w Urzędzie Morskim w Słupsku pomyślał, popatrzył troszeczkę w historię i co się dzieje na świecie, wymyślił hydrobudowę inżynieryjnie, generalnie dla nas fenomenalną, czyli ona pozwoliła nam na odbudowanie plaż, zatrzymanie abrazji klifu, więc dla samej miejscowości był to powrót do miejscowości, które są niejako nad morzem. Tak? Można być nad morzem, myśmy nie mieli poprzednio plaży. Była to dla nas jakaś taka klęska. Tak? W tej chwili wszystko zostało odbudowane, więc jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Klif się zatrzymał i już nie opada, tak? Nie opada, wszystko się ustabilizowało. Będą prowadzone dalsze prace stabilizujące klif, więc tutaj idzie wszystko w bardzo dobrym kierunku. Myślimy również wraz z Urzędem Morskim i z obecnym wójtem gminy Postomino nad tym, aby na opasce, która w tej chwili jest jakby częścią tej hydrobudowy, została wyremontowana, przebudowana. Na tej opasce chcielibyśmy wybudować w przyszłości z publiczno-prywatnych środków promenadę, która służyłaby obsłudze turystycznej, gdzie życie to nocne, takie ciekawe, tak jak w Sopocie, daj Boże, byłoby prowadzone przez cały czas i miejscowość zyskałaby jakąś renomę, tak? Wrócilibyśmy do miejscowości najatrakcyjniejszych na środkowym wybrzeżu tutaj w Polsce. Więc potencjał jest, niewątpliwie. Oczywiście. Jeszcze jedna rzecz tutaj jest taka, która świadczy o takiej integracji całego wybrzeża, ścieżka rowerowa, która biegnie od Szczecina, znaczy która będzie biegła od Szczecina do Gdańska. W tej chwili chyba tak mijaliśmy i widzimy, że tutaj będzie ona właśnie na tym odcinku kończona już. W tym roku rozpoczęły się prace, które mają się ukończyć do końca sierpnia obecnego roku. Jest to budowa ścieżki rowerowej R10 ze środków marszałka województwa. Będzie ona biegła ze Szczecina do Gdańska. My jesteśmy w tej chwili na tym odcinku budowy w środku, więc od nas już będzie biegła dalej. Tak? Do nas już została wybudowana, my już możemy się poruszać w stronę zachodnią, do Darłowa i dalej. Ta ścieżka już istnieje. Odcinki na wschód dopiero częściowo są budowane, więc ona też przynosi nam tutaj taką fajną rzecz, możliwość turystyki rowerowej, która jak najbardziej na środkowym wybrzeżu, a szczególnie w tych miejscowościach nadmorskich jest jak najbardziej potrzebna i powinna być rozwijana. Chcemy tutaj też zrobić w terenie lasów państwowych, przybliżyć ścieżkę niejako do morza,
Czyli ona powinna biegnąć, jej odnoga powinna biegnąć zaraz przy wydmie. I wtedy ta trakcyjność ścieżki nam się zwiększa, i więc jest to też z pożytkiem dla wszystkich. Tak? Myślimy, że w najbliższym czasie uda nam się tutaj porozumieć z Lasami Państwowymi i wraz z samorządami, które również o to zabiegają, uda nam się to zrealizować. No to jeśli chodzi o teraźniejszość i przyszłość, czyli jest... No, coraz lepiej, można powiedzieć. Tak, zażegnana tragedia, która tutaj miała spotkać, że ten klif się nie osuwa. Ale proszę nam powiedzieć trochę o historii, bo słyszałem o cmentarzu, który tutaj został odnowiony czy znaleziony, o ratownictwie maltańskim. Jarosławiec był punktem ratownictwa maltańskiego. Jest zachowany budynek z krzyżem maltańskim na drzwiach wejściowych. Z przekazów naszych poprzedników, którzy zamieszkiwali te tereny, i z przekazów naszych rodziców, którzy osiedlili się po nich, wiemy, że to ratownictwo było ratownictwem łodzi wiosłowych, 6-8 wiosłowych, które pomagały przy ratowaniu rozbitków żaglowców, które rozbijały się właśnie tutaj na wysokości Jarosławca. Wiemy, że... To jeszcze zanim była latarnia morska, jeszcze prawda? Jeszcze zanim była latarnia, ale to funkcjonowało również już jak latarnia w 1847 roku została przebudowana i unowocześniona, tak jak wygląda w chwili obecnej. A tak jak wygląda ta pierwsza latarnia, która była wcześniej troszeczkę bliżej morza, no więc to również już funkcjonowało i po przebudowie i po rozbudowie tej latarni, tak? Wiemy, że były osoby znajdowane na brzegu, rozbitkowie, którzy nie mieli swojej tożsamości. Nie było dokumentacji, nie było dokumentów. Oni byli chowani na cmentarzyku tak zwanym maltańskim. On jest posadowiony naprzeciwko cmentarza byłego niemieckiego i małego cmentarzyka, który w tej chwili został zrewitalizowany przez wójta gminy Postomino na nasz wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Klify i Promocji Jarosławca po przeciwnej stronie w lesie. W tej chwili prowadzimy rozmowę z Lasami Państwowymi, aby ten cmentarzyk odnowić, opisać jego historię. Uda nam się, jak sądzę, dotrzeć do źródeł niemieckich, więc taką historię również chcielibyśmy tutaj zrewitalizować i przybliżyć i przedstawić naszym turystom i mieszkańcom. Tak, żeby ta historia, która była, czy ona jest nasza, czy nie nasza, ale jest wspólna i jest myślę, godna zauważenia. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że Jarosławiec i jego okolice są położone tak jakby w sosnowym lesie. To są bory barzynowe. To są bory, które w okresie letnim wytwarzają związki eteryczne, które w połączeniu z jodem, który przychodzi nam z bryzą morską, powoduje leczenie nawet beznadziejnych przypadków schorzeń dróg oddechowych. Potwierdzenie tego mamy z relacji obozów harcerskich, które w latach 60., 70. odbywały się z Akademii Medycznej, Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Były organizowane takie obozy. I profesorowie, którzy przyjeżdżali wraz z dziećmi na te obozy, prowadzili tutaj leczenia i byli zdumieni osiągami leczniczymi swoich pacjentów. Ta dokumentacja jest tam opisana w Akademii. Myślę, że studenci w tej chwili też się o tym uczą. My wracamy do tej relacji i chcemy również przekazywać swoim gościom, że nie ma lepszej rzeczy jak zachowanie starych borów sosnowych. Współpracujemy z Lasami Państwowymi i chcemy, aby drzewostany, które są powyżej 140 lat, które zgodnie z prawem i ustawie o lasach państwowych mogą być chronione ze względu na swój wiek. Tak? Mogą dożyć sędziwej starości i umrzeć niejako naturalnie. Ale będą służyły, bo są dostępne, tak? Ze względu na to, że można do nich swobodnie wchodzić. W momencie, kiedy zostaną wycięte i odnowione zgodnie z
ze sztuką leśną, tak, to wtedy do prawie 40 lat jest zakaz wstępu na takie drzewostany. One są niedostępne, łatwopalne, więc będzie to ograniczone, tak? Więc najlepiej by było, gdyby ta część przy Jarosławcu, a szczególnie wzdłuż pasa startowego tak zwanego, pozostał w takim stanie jak w tej chwili. No i takie starania również prowadzimy. Jeżeli chodzi o słońce, jest taka relacja, że Jarosławiec jest miejscem na środkowym wybrzeżu, w którym słońce w ciągu roku statystycznie świeci o 28 dni dłużej, jak w innych rejonach na wybrzeżu. Na potwierdzenie tego jest założenie przez Niemców przed wojną poligonu lotniczego, czyli lotniska i poligonu lotniczego właśnie w tym miejscu ze względu na tak zwane dziury w chmurach. One biorą się stąd, że Jarosławiec jest jednak te prawie 3 kilometry wysunięty w morze. I ten mikroklimat powoduje, że dookoła na przykład pada, a w Jarosławcu nie pada, co jest elementem w skali chyba, nie wiem, świata. Dziękuję. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.